Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Tym razem w studiu Radia RDN gościmy Elżbietę Zielińską, poseł na Sejm, obecną posłankę. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pani poseł, no właśnie, startuje pani tym razem z listy Prawa i Sprawiedliwości. Kukiz 15 nie wystawił swoich list, co oznaczało, że trzeba było podjąć wybór. Czemu akurat ta partia? Po pierwsze dlatego, że utożsamiam się z prawicą i zawsze się utożsamiałam. Rzeczywiście Kukiz 15 nie wystawia swojej listy do parlamentu. Też do Senatu widzę, że w skali kraju tylko z dwóch kandydatów. A nie uśmiechało mi się iść i być dawcą organów, jak to mówimy, dla PSL-u. Zresztą 90% działaczy po prostu po tej decyzji zrezygnowało. Raz, że bardzo długo Paweł Kukiz i kilka osób podejmowała tę decyzję, nie skonsultowała ją z ludźmi, nie dała im znać, a w zasadzie nawet jak skonsultowała, bo była ankieta, to postąpiono wbrew wynikom tej ankiety, więc jeżeli się mówi o demokracji bezpośredniej, a później zdanie innych wyrzuca się do kosza, to moim zdaniem był to jasny sygnał, że ten projekt po prostu ktoś uznał za zakończony. Mhm. Tutaj może być pani decyzja odbierana za dość nietypową, dlatego że w poprzednich wyborach Kukiz 15 był taką opozycją wręcz do rządzących. Także nie pokazywano tutaj dużej zbieżności pomiędzy jedną a drugą partią, więc jest to pewnie zaskoczenie dla niektórych wyborców. Dla niektórych może tak, ale ja też widzę, że po tej decyzji otrzymałam bardzo dużo wsparcia i dobrych słów. Ja osobiście uważam, że jeżeli się ma swoje postulaty, to należy, to nie składamy broni, tylko należy o to walczyć. A takim postulatem była zmiana konstytucji. I o tej zmianie konstytucji my mówiliśmy w 15 roku. Dzisiaj widzę, że PSL nie mówi o zmianie konstytucji. Nie wiem, dlaczego ktoś uważa, że ona ten postulat zamierza spełnić, ta partia. A o zmianie konstytucji mówi Jarosław Kaczyński, więc dla mnie to jest jasny sygnał, że jeżeli ktokolwiek chce i jest zdeterminowany do zmiany systemu, to nie jest to Władysław Kosiniak-Kamysz, tak, tylko Jarosław Kaczyński. Jakie zmiany są potrzebne, pani zdaniem? Ordynacja wyborcza, czyli to, o czym mówiliśmy, tak, żeby ten wybór był bardziej uzależniony od wyborców, a nie od tego, jak się ułoży listę partyjną. Referendum, ale myślę, że tutaj po prostu rozdzielenie niektórych władz od siebie, bo władze wykonawcza i ustawodawcza, widzę, że to jest jednak taka fikcja, że to się przenika, że ustawy tworzone są głównie w ministerstwach, a nie w Sejmie i takie uporządkowanie tego systemu byłoby wskazane w Polsce, ale też, żeby ta konstytucja, którą byśmy mogli mieć, żeby ona była krótsza, żeby ona była zwięzła, żeby były te fundamenty po prostu w tej konstytucji niezmienne bez względu na to, kto rządzi. A cały szereg innych kwestii, żeby to zawierały w sobie ustawy, bo bardzo dużo tych artykułów, które jest w tej konstytucji, są martwe i to są takie ogólne, że każdy jest równy wobec prawa i widzimy, że niekoniecznie to funkcjonuje i to na różnych polach, czy tego jak ludzie w sądach załatwiają różne sprawy i czy w kwestiach gospodarczych nie każdy jest tak samo traktowany. I moim zdaniem tych fikcyjnych artykułów jest bardzo dużo i jednak ten system myślę, że z czasem będą się pogłębiały te problemy i w końcu dojdziemy wszyscy do przekonania, że ta ustawa zasadnicza powinna być zmieniona. Pani tutaj dała przykład równości wobec prawa, no ale usunięcie takiego artykułu to też nie będzie rzecz, która zadziała dobrze na to, co się dzieje choćby w sądach, o których mówiliśmy przed momentem. W sądach myślę, że jeszcze bardzo dużo powinno się zmienić i w kwestii proceduralnej, żeby rzeczywiście skrócić ten czas oczekiwania, żeby nie było tak, że ktoś czasami czeka tak długo, aż sprawa się przedawnia.
Natomiast no, też trzeba powiedzieć, że środowisko, myślę, że sędziowskie to wymiaru sprawiedliwości nie czuje chyba jeszcze tego nacisku społecznego, ale powinno też dołączyć do tych zmian, bo to jak obserwuję, jak małe zaufanie ma ten wymiar sprawiedliwości, to się często mówi, jak małe zaufanie mają politycy, ale wymiar sprawiedliwości przez szereg lat, zaniedbując sprawę właśnie obywateli, ma bardzo niski wskaźnik zaufania i w końcu powinno dojść do tego, żeby naprawdę uporządkować też to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Przechodząc do tych tematów regionalnych, dlatego że pani startuje z okręgu 14, a bliskie tereny dla pani serca, tak myślę, ze względu na to, skąd pani pochodzi, to oczywiście regiony gorlickie. I wielkie bolączki też związane z tymi okolicami. Na przykład jedna z nich głównie wiąże się z Gorlicami i składowiskiem chemikaliów na terenie dawnej rafinerii Glimar. Temat, który wraca co jakiś czas, dlatego że wciąż nie udało się usunąć tych chemikaliów. Pojawiają się różne opinie, czy tym tematem powinien zajmować się tylko i wyłącznie samorząd, czy także państwo powinno tutaj zainterweniować i pomóc w wywozie tych chemikaliów, utylizacji. Jakie jest pani zdanie na ten temat? Moim zdaniem państwo powinno pomóc, bo rzeczywiście my od 2017 roku borykamy się z tym, co się dzieje na terenie byłej rafinerii i to składowisko nawet w przeciągu ostatnich 2 tygodni zostały zatrzymane kolejne osoby, ale okazało się także, że już nie jest tych trujących odpadów około 1500 ton, tylko jest ich ponad 5000. Czyli w tym momencie, kiedy my już dyskutowaliśmy o tym, czy samorząd będzie w stanie to zrobić i burmistrz Rafał Kukla wskazywał, że tylko 40% dofinansowania przy tym, jak zakładaliśmy, że tych odpadów jest o wiele mniej, że to jest niewystarczająco, to już w tym momencie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że same Gorlice nie będą w stanie podołać temu zadaniu. No i moim zdaniem tutaj państwo powinno pomóc, bo to nie jest kwestia tylko, że gdzieś tam je wywieziemy z daleka od Gorlic, ale trzeba je także zutylizować. No właśnie, no i to jest ogromny koszt, czyli państwo musi pomagać. Powinno, tak, bo jeszcze bym dodała to, że te śmieci nie tylko w Gorlicach, ale także w szeregu innych miejscach w Polsce były składowane, to wynikało z takiej, a nie innej ustawy, która miała po prostu tyle dziur i tyle luk, no że sobie właśnie spytać. Te firmy pozwoliły na to. Więc moim zdaniem, jeżeli państwo w tym wymiarze ustawodawczym na to pozwoliło, nie podołało, to nie powinno się teraz odpowiedzialności przerzucać na samorządy. Co można zmienić w ustawie, na przykład związanej z ochroną środowiska, aby do takich sytuacji nie dochodziło, no bo to ciężko też obwiniać kogoś za to, że ktoś na teren prywatny przewoził coś na swoich ciężarówkach. Te ustawy już w dużej mierze zmieniono w tej kadencji, bo gdy po 17 roku zaczęły się też palić wysypiska, okazało się, że właśnie jest całkiem sporo tych składowisk, to później trwał proces legislacyjny i między innymi teraz jest możliwość, żeby odmówić wydania pozwolenia na funkcjonowanie takiej firmy, a wcześniej urzędnik obligatoryjnie musiał wydać pozwolenie, więc zostało dużo tych kwestii takich urzędniczych zmienionych, tak, żeby ta działalność nie była taka, no, że można sobie robić, co się chce, bo tak to wyglądało, ale w mojej ocenie też, i to widzę jak po tym, jak korespondowałam, kierowałam bardzo dużo z interpelacji, zapytań do Inspektoratu Ochrony Środowiska, że to jest instytucja, która także nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i tutaj powinno dojść do reorganizacji tej instytucji, bo mam wrażenie, że nie są w stanie właśnie takim sytuacjom zapobiec. Co pani sądzi o budowie obwodnicy Gorlic?
Ja jestem za obwodnicą. Ja zresztą od początku mówiłam, że po prostu infrastrukturalnie Gorlice są bardzo z tyłu i każdy, kto jeździ samochodem po Gorlicach, wie, że miasto się zakorkowuje i potrafi się nawet w ciągu dnia, nie tylko o tej porze, jak ludzie jadą do pracy i wracają, ale w ciągu dnia potrafi się zakorkować. Aczkolwiek mam tutaj takich trochę wątpliwości, czy ta sprawa została przez samorząd dobrze rozegrana, z tego względu, że ja widzę, że trwa takie trochę stygmatyzowanie tych 7 domów, które gdzieś tam zgłaszają swoje tam roszczenia, tak, bo ten projekt obwodnicy przez teren ich domostw ma przechodzić. Mówimy tutaj o projekcie, który jest proponowany przez samorząd, tak, chociaż pojawiają się pomysły, żeby wcześniej ta obwodnica się zaczynała i wtedy dzięki temu ominęła pewną właśnie, część. Tylko że mam wrażenie, że też samorząd się uparł na tylko ten jeden projekt. Ja też byłam 3 lata temu i rozmawiałam z tymi osobami, które protestują i oni mieli nie tylko zastrzeżenia co do samego przebiegu trasy, ale także do tego, że mają wątpliwości, czy odszkodowanie zostałoby im wypłacone w jakim czasie, bo były już przypadki, że były opóźnienia w odszkodowaniu. I to rzeczywiście, no to są konkretne argumenty. I takie stygmatyzowanie, że nie mamy obwodnicy tylko przez te 7 osób, uważam, że jest niepoważne, bo samorząd powinien reprezentować interes każdego mieszkańca, także tych 7 osób. Natomiast no też my potrzebujemy jak powietrza drugiego mostu na Ropie, bo po prostu bez tego Gorlice naprawdę się zatykają i trudno nam się poruszać po mieście. Inaczej niż pieszo, tak? Inwestycje infrastrukturalne, a także zmiany w uchwale dotyczącej tutaj odpadów śmieci. Ale co jeszcze Gorlice potrzebują, region Gorlicki, z pani punktu widzenia? Co można zrobić jako poseł? Z mojego punktu widzenia potrzebujemy tego, żeby do Krajowego Programu Dróg i Autostrad w końcu zapisać projekt, na tym etapie to projekt w ogóle podłączenia nas pod trasę szybkiego ruchu przez Tarnów, w stronę Tarnowa. I to także jest kwestia, którą samorządy podnoszą i mając także świadomość, że ten projekt nie ruszyłby od razu, tak? Tylko żeby on został na razie zapisany, dlatego że mamy takie, a nie inne przepisy, jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne. W zasadzie nie mamy tego w Polsce uporządkowanego, a później są takie sytuacje jak w przypadku zachodniej obwodnicy Gorlic, że jeżeli mamy nieuporządkowanego planowania przestrzennego, to później te trasy są blokowane, inwestycje opóźniają się o lata, a to wpływa także na to, że inwestorzy nie chcą przychodzić do Gorlic, nie chcą w nasz region inwestować, więc moim zdaniem jeszcze infrastrukturalnie to jest potrzebne. No i potrzebna jest także infrastruktura, której cały czas jest za mało. Infrastruktura żłobkowa, infrastruktura właśnie opiekuńcza, jak byłam na otwarciu takiego domu, dziennego domu samopomocy w Bieczu, to jedna pani, która matka dziecka niepełnosprawnego mówiła, że pierwszy raz od 30 lat może spokojnie gdzieś wyjść z domu i zostawić dziecko. I moim zdaniem takie działania mają sens i są bardzo potrzebne, bo my sobie właśnie przez to, że te osoby gdzieś są przyblokowane, nie mają szansy wyjść z domu, my czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak duże problemy po prostu mamy, jeżeli chodzi o taką infrastrukturę w naszym regionie. Wybory samorządowe już 13 października, wtedy pójdziemy do urn. Jedną z kandydatek jest Elżbieta Zielińska, poseł na Sejm, kandydatka z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.